Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali serię Teraźniejsza Prawda, część szósta, Anioł Światłości, Demony. W poprzednich rozdziałach mówiłem na temat ataków szatańskich. W różny sposób szatan atakuje przez różne osoby, przez antychrysta i tym podobnie. Obecnie będziemy rozważali, jak to sam szatan zaczyna angażować się w bój między dobrem i złem, nie przybierając środków. W liście drugim do Koryntian, 11 rozdział, 14 wiersz, czytamy. Szatan przybiera postać anioła światłości. Oczywiście, kiedy szatan przychodzi do człowieka w różnym odzieniu, nie mówi mu nigdy, ja jestem szatan. Ja przyszedłem cię zwieść, oszukać, namówić do grzechu, do bałwochwalstwa, czy czegoś tym podobnie. Szatan zawsze przychodzi z bardzo dobrymi wiadomościami do człowieka, przedstawia się jako anioł światłości, istota, która ma bardzo dobre wieści dla człowieka. No, tak jak w raju, no, będziecie jak bogowie, jak Bóg. No i pewnymi elementami zaczyna grać w człowieku po to, aby człowiek popełnił grzech. Wszystko tylko właściwie o jedno chodzi. Aby człowiek zbuntował się przeciwko Bogu. Wyszedł ze swojej światłości, wyszedł z naśladownictwa Chrystusa, a przystąpił do szatana. Pierwszy list Tesaloniczan, 5 rozdział. Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na brzemienną kobietę i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Dzień Pański jest to przyjście Jezusa Chrystusa. Powtórne przyjście Jezusa na sąd ostateczny. Oczywiście Kościół Boży, lud Boży, który idzie zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa i tylko Chrystusa uznaje za głowę swojego Kościoła i nie tylko, lud ten nie żyje w ciemności. Jest bardzo dobrze zapoznany ze Słowem Bożym, z Duchem Świętym i są oni nazwani synowie światłości. Nie żyją w ciemności. Dlatego też wszelkiego rodzaju szatańskie mowy, tak jak tutaj pokój i bezpieczeństwo, wiele innych wymysłów szatańskich, które są rozprowadzane przez szatańskie demony, przyjmują, ale przyjmują synowie ciemności, nie synowie dnia. Synowie dnia światłości są dobrze zapoznani z Pismem Świętym. Są przywdziani w zbroję Bożą. Potrafią rozpoznać szatana, który przybiera postać anioła światłości. Dana osoba ubiera się bardzo elegancko, dystyngowanie, ma jakieś tam wysokie stanowisko, porusza się majestatycznie, mówi pięknie słowa, co któreś słowo oczywiście o Panu Bogu, bo tu trzeba też i wymieszać to wszystko, ale w tej mowie są plewa. Ale kto znajdzie tę plewę? Ten, który dobrze zna Słowo Boże i Ducha Świętego. Czy Pismo Święte mówi o demonach? Oczywiście mówi o demonach. Jednym z największych pokus szatańskich jest to, że nie ma szatana, nie ma demonów, nie ma świata duchów. A Słowo Boże, objawienie Boże,
Objawienie świętego Jana, 18-16 rozdział, mówią całkiem co innego. I zawołał donośnym głosem, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka, a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, by ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Kilka osób z ludzkości miało ten przywilej zobaczenia tego siedliska demonów, wielkiego Babilonu, który Bóg apostołowi Janowi pokazał. Pokazał mu wielki Babilon, współczesny, nowożytny Babilon. To nie ten starożytny Babilon, z uwagi na to, że Słowo Boże mówi o współczesnym, obecnym Babilonie. I ten obecny, wielki Babilon jest pełen demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego, schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Izraelici mieli zakaz spożywania pewnych zwierząt. Były to tak zwane zwierzęta nieczyste, ptactwo nieczyste i tym podobnie. I to, co najohydniejsze było dla Izraelity, te różne nieczyste zwierzęta, płazy, gady i tym podobnie, one są w wielkim Babilonie. W wielkim Babilonie, który konkuruje z Kościołem Boga. I jest tak zwana szatańska trójca, na czele której oczywiście jest szatan, to jest smok, zwierzę, czyli w innych przekładach jest bestia i fałszywy prorok. Smok, zwierzę, bestia i fałszywy prorok czynią cuda demoniczne. Cuda, wielkie cuda. Aby zwieść ludzi i przygotować ich, tak ludzie będą zwiedzeni, przygotowani na wojnę z samym Bogiem. Pierwszych rodziców szatan zwiódł, że będą jak Bóg. Będziesz jak Bóg. No i Adam i Ewa uwierzyli w to. A w czasach ostatecznych duchy demoniczne przygotują całą ludzkość, aby walczyli z Bogiem. Jak to będzie wyglądało? Oczywiście są to tylko nasze skromne zawsze domysły. Ale już obecnie widzimy przygotowujące się koalicje, które atakują Kościół Boga z zewnątrz, od wewnątrz, przygotowują właśnie się na to ostatnią wielką wojnę Dnia Boga Wszechmogącego. Mamy jeszcze kolejny werset z Objawienia 9 rozdział o demonach. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i spiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić i nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Bóg zsyła plagi, ostatnie plagi, tak jak były plagi na Egipt. I właściwie te plagi, no, zamiast Egipcjan tak byśmy je zmienić, żeby oni bardziej byli przystępni dla Boga, szli za głosem Bożego posłańca, to te właściwie plagi no, nic nie czyniły. Tak samo w czasach ostatecznych ludzie i tak nie będą się odwracali, ale będą jeszcze bardziej brnęli w złym. Będą oddawali cześć demonom. Ale wiedzmy o tym, że ten człowiek nie mówi, idę pomodlić się do demona. O. No, idę tam, klękam, całuję demona. Nie?
Nie, ten demon jest na tyle sprytny, że on przybrał inną postać. Ty myślisz, że czcisz coś wspaniałego, coś dobrego, a to jest demon. Demon. Będziemy właśnie dzisiaj rozważali, jak to demony opanowały Kościół, jak one dyktowały właściwie ludziom, co mają robić, co zmieniać, co wprowadzać. No, czy chcielibyśmy należeć do takiego kościoła, który stworzyli ludzie w współpracy z demonami, z szatanem samym? No, chyba nie. Czy chcielibyśmy należeć do takiego kościoła, gdzie czytamy, studiujemy to, co demon dyktował danemu człowiekowi? Ten człowiek to zapisał? No, chyba nie. Ale zwiedzenie jest tak wielkie, a człowiek tak zaślepiony, że właściwie oddaje cześć demonom, a myśli, że oddaje cześć samemu Bogu. I tutaj wchodzi nam współczesny spirytyzm. Kontakty złych sił, złych mocy, złego świata duchowego z światem ludzi. Spirytyzm jest to kontaktowanie się dwóch różnych światów: złego świata duchowego, upadłego, demonicznego świata duchowego z ludźmi. Definicje spirytyzmu. Spirytyzm to system oparty na przekonaniu, że za pomocą określonych technik lub osób, medium, można kontaktować się ze zmarłymi, aniołami, bóstwami, bytami astralnymi czy przybyszami z kosmosu. Spirytyści wierzą, że człowiek może komunikować się z nimi i dzięki temu posiąść nieznaną ludziom wiedzę. To jest ten stare echo szatańskie z raju: posiąść nieznaną wiedzę. Zjedz owoc, a posiądziesz nieznaną sobie wiedzę. Na wyższy stopień rozwoju stąpniesz. Oczywiście spirytyści dokonują tego przy odpowiednim technikce, te jakieś stoliczki, różności są tam, nie wiem nawet co. I musi być tak zwana medium, czyli osoba, która jest bardzo podatna na ten kontakt. Można przypuszczać, że szatan zwodził nie tylko Ziemian, ale inne planety, ale tutaj właśnie na Ziemi znalazł osoby podatne na jego sugestie. Tak samo i wśród ludzi są osoby, które mają nadzwyczajne zdolności, o których już sama Pismo Święte mówi, 5 Mojżeszowa, 18 rozdział. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój ci daje, nie nauczysz się czynić obrzydliwości tych ludów, niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą, bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim. Rejon Kanaanu przed wejściem narodu izraelskiego, no, był usiany tymi demonicznymi zawodami, gdzie właśnie ludzie oddawali cześć demonom. I Bóg przestrzega naród izraelski, żeby się tego nie uczył, że to jest obrzydliwość, żeby to wszystko usunął. Oczywiście Pan Bóg nie tłumaczy się, dlaczego to jest obrzydliwość, dlaczego w jego oczach to jest obrzydliwość. My, jako dzieci Boże, mamy przyjąć bez zastrzeżeń Boży nakaz. Jest to obrzydliwość dla Boga. Jeżeli
ty będziesz dokonywał tej obrzydliwości, to nie dosyć, że dokonujesz obrzydliwość, to stajesz się obrzydliwością w oczach Bożych. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem. Można żyć bez tego. To nie jest nam do niczego potrzebne. Wchodzimy na bardzo niebezpieczny grunt. Oczywiście jest przeciwny spirytyzmowi system. Jest to system: trwaj w społeczności ze mną. Jam jest Pan Bóg Twój, Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. To jest kontakt z Bogiem. Kontakt przez Jego Słowo, przez modlitwę, przez rozmyślanie. Tu nie trzeba niczego ani nikogo wywoływać, aby posiąść nieznaną sobie wiedzę. Ta wiedza jest w Piśmie Świętym. Z pomocą Ducha Świętego, jeżeli będziemy codziennie studiowali, rozmyślali nad Słowem Bożym, to nasze zrozumienie Słowa Bożego będzie coraz wyższe. Osiągniemy, będziemy sięgać do boskiej doskonałości. I Bóg dla nas jest wzorcem. On nas poucza. Nie ludzie, którzy praktykują rzeczy, które są obrzydliwością dla Boga. Chociaż spirytyzm istniał w mniejszej lub większej, w większym zakresie, zawsze w historii świata, to współczesny spirytyzm narodził się 3 marca 1848 roku w Stanach Zjednoczonych za sprawą siostry Fox. To były kilka osób było. I w tym domku, w którym właśnie mamy na zdjęciu pokazane, to jest właśnie miejsce narodzenia współczesnego spirytyzmu. Oczywiście nie będę tu szczegółowo opisywał, jak doszło do tego. Można tu sobie w internecie szerzej poczytać, ale one nawiązały kontakt z demonami. Nie nawiązały. Proszę nie myśleć, że nawiązały kontakt z Bogiem, z Duchem Świętym, ze świętymi aniołami. Nie. Nawiązały kontakt z demonami. Weszły na teren, o którym sam Bóg mówi, że jest to obrzydliwość. Jest to obrzydliwość. Ale cóż, ta obrzydliwość się tak ludziom spodobało, że nastąpił niesamowity renesans spirytyzmu. Oczywiście po dwóch stronach oceanu i nie tylko. Ten spirytyzm już tutaj w Europie był już o wiele wcześniej wprowadzony, oczywiście w całkiem inny sposób. Nastąpił tak zwany synkretyzm, czyli połączenie różnych, często rozbieżnych, sprzecznych poglądów, wyznawanie zasad lub wierzeń obejmujących odległe od siebie elementy pozornie lub rzeczywiście wzajemnie sprzeczne. Wtedy nastąpiło połączenie chrześcijaństwa z pogaństwem. Chrześcijanie nie dokonali tego, co Izraelici. Izraelici mieli wytępić wszelkich właśnie tych kontaktujących się ze zmarłymi. Tak samo mieli chrześcijanie usunąć wszystkich tych wywołujących duchów. Nie, to pozostało, to było tolerowane, a w pewnym momencie zostało, jak to się mówi, przechrzczone na chrześcijaństwo. Chrześcijański obrzędek zaduszek narodził się w roku 1988 roku z inicjatywy opata Odilona z Cluny, to jest było opactwo z Cluny, który zarządził, by w klasztorach odprawiano liturgię za zmarłych. Była to udana próba usankcjonowania przez Kościół praktykowanych od dawna przez prosty lub zwyczajów i obrzędów pogańskich i nadania im chrześcijańskiego charakteru. Jednak jeszcze w XIX-wiecznej Polsce, zgodnie z prastarym obrzędem, rzucano na mogiły świeżo ułamane z drzew gałązki, które miały symbolizować dorzucenie drewna do ognia podczas palenia zwłok w czasach pogańskich.
Oczywiście opat Odilon był bardzo inteligentny. Wiedział, że to, co dzieje się po lasach, po łąkach, po moczarach, trzeba to jakoś kontrolować. I właściwie te zwyczaje powoli wprowadził do kościoła, do liturgii, a z tym mamy to, co obecnie. Mamy różnego rodzaju msze, wypominki, zaduszki. No i po prostu mnisi mieli dodatkowe źródło dochodów. Opactwo Cluny było bardzo inteligentne. Wszelkie swoje działanie, nie mogąc w jakiś sposób inaczej udokumentować jakimiś cytatami z Pisma Świętego czy jakimiś innymi dekretami, zawsze posługiwali się jakąś bajką, jakimś objawieniem, którego dokonali. I tu wchodzi właśnie nam spirytyzm. Kontakt ze zmarłymi. W noc pogrzebu Odila zobaczył go mnich o imieniem Gregorius i tutaj na tej rycinie widać, jak to właśnie ten umarły mnich w centralnej miejscu i tam za nim widać jest cmentarzysko, masę tam osób właśnie leżących, jak instruuje ten paluszek wskazujący, zobaczmy, jak instruuje żywych, co mają robić. Umarli, przybywają i instruują żywych, co mają robić. Umarli mnichowie przychodzą do żywych mnichów i mówią, co ma być. To jest klasyczny spirytyzm. I poprzez spirytyzm powstało wiele zasad, doktryn, dogmatów. Oczywiście nie poznamy tego w pełni, ale pewne rzeczy nam wskazują, że tak było. Bardzo dużo na ten temat można wyczytać, czy też nauczyć się z książki Ład i wykluczenie, Cluny i społeczność chrześcijańska wobec herezji, judaizmu i islamu. Wydawnictwo Benedyktów Tynieckich, 2013 rok. Tam jest na ostatnich stronach takie znamienne zdanie. Tyrania jednego chrześcijańskiego pierścienia, tym pierścieniem to jest Bóg i ludzie, żywi umarli, w wiekach XI i XII narzuca światu przekonanie, że duchowni zapewnią ludzkości szczęśliwe jutro. Cel to rządzenie społecznością chrześcijańską, czyli ludzkością. No i rozpoczyna się nietolerancja, profanacja cmentarzy, krucjaty i tak dalej. Czyli Cluny dąży do opanowania wszystkiego. Opanowania społeczności chrześcijańskiej, a właściwie opanowania całego świata i walczy tutaj z herezją wewnątrz kościele, różnymi ruchami chrześcijańskimi, walczy z judaizmem i walczy z islamem. W tej książce jest po kolei o każdym z tych obiektów walki jest powiedziane. Gorąco polecam, bo to jest naprawdę wyjątkowa książka. I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, na jej głowach imiona bluźniercze. Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi, zwyciężać ich i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego baranka. Oddaj mi pokłon, a otrzymasz wielką władzę. To była pokusa, którą szatan kusił naszego Zbawiciela. Chrystus powiedział mu wyraźnie, idź precz, szatanie. Kiedy czytamy książkę Fiodora Dostojewskiego, Bracia Karamazow, tam jest podrozdział Wielki Inkwizytor. Wielki Inkwizytor przed Chrystusem, on się chwali, że my oddaliśmy pokłon szatanowi i otrzymaliśmy władzę.
władzę nad Kościołem. I mówi wyraźnie Chrystusowi, to nie jest twój Kościół, to jest nasz Kościół. To jest takie opowiadanie fantastyczne, ale Fiodor Dostojewski, no wspaniały, na wielu stronach krok po kroku opisuje te trzy pokusy, którymi szatan atakował Chrystusa, a właśnie wielki inkwizytor mówi, że my na wszystkie pokusy odpowiedzieliśmy tak. I smok dał bestii. Dał bestii, a bestia to jest właśnie siła, która jest przeciwna Bogu, walczy z Bogiem. To jest tak, jak apostoł Paweł, poprzednio Szaweł, Szawle, czemu mnie prześladujesz? Przecież apostoł Szaweł, on jeszcze nie był wówczas apostołem, on nie prześladował Chrystusa. Chrystus jest w niebie, on tam po prawicy Ojca zasiada. Ale Chrystus dał mu do zrozumienia, że to, co on robi, że prześladując jego Kościół, prześladuje jego. I właśnie ludzie, którzy oddali pokłon szatanowi, którzy współpracują z demonami, oni toczą walkę z tymi, którzy nie są im posłuszni. Ci, którzy należą do Kościoła Jezusa Chrystusa. Ci, którzy idą za barankiem, nie idą za człowiekiem. Dla nich człowiek jest na którymś tam miejscu. Na pierwszym jest Bóg. Bóg i Jego słowo się liczy. I musimy pamiętać, że na przełomie tysiąclecia, czy pierwszego i drugiego tysiąclecia, opactwo Kluny miało bardzo dobrych mnichów, bardzo czytanych. Tam przyjeżdżali co światlejsi mnichowie i oni po prostu zajmowali się porządkowaniem chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo dopiero się, jakby powiedzieć, rozwijało, no, zdobywało pewnego rodzaju tereny i oni wyznaczali współpracę oczywiście ze światem zmarłych, ze światami z umarłymi, którzy radzili im, co i jak mają robić, ale oczywiście te rady były radami demonicznymi i one przede wszystkim szły w kierunku wzmocnienia władzy. To wszystko zawsze szło w tym kierunku, aby Kościół, duchowni mieli władzę, no, świecką, mieli władzę, jak najbardziej władzę świeckie, żeby kler nie tylko posiadał władzę duchowną, ale aby był jak król, czyli połączenie dwóch władz, władzy świeckiej i władzy duchowej. A władza świecka, ona stoi niżej od władzy duchownej, dlatego no, królowie mają być posłuszni. Oczywiście były kierunki, gdzie działali, aby tą władzę zdobywać. Tutaj kilka cytatów z tej książki. Kapłani Chrystusa powinni być uważani za ojców i nauczycieli królów, książąt i wszystkich wiernych. Oczywiście mieć wpływ na wszystko. Spowiednik króla, no to był naprawdę duży zaszczyt, ale ten spowiednik manipulował królem, gdzie wielu dworzanom się właśnie to nie podobało, że ksiądz jest, znaczy król pod zbyt dużym wpływem władzy duchowej, które ona chce to wszystko osiągnąć. Sfabrykowany akt darowizny Konstantyna otworzył no, świecką władzę i był pretekstem do objęcia świeckiej władzy przez kler, który właśnie przez papieża, którzy dążyli do no, jakby zastąpienia władzy państwowej przez władzę duchową. No. Świat jest wchłonięty przez Kościół, a władza jest podporządkowana autorytetowi. Właściwie bez wiedzy Kościoła nic
w świecie nie mogło się ważnego zdarzyć. Kościół miał zawsze ostatnie swoje słowo. Tworzenie władzy w kościele i porządku klasowego. Oczywiście to bardzo zgrabnie to wszystko opracowali, jakie są klasy, kto jest na pierwszym miejscu, kto na drugim, kto na końcu. Też tutaj opracowywali właśnie prymat papieża. W pierwszych okresach papież był wikariuszem, czyli zastępcą Piotra. No, później już awansował, był wikariuszem Chrystusa, czy zastępcą Chrystusa, a obecnie mamy wikariusz Syna Bożego, czyli zastępca Syna Bożego na ziemi. Boska hierarchia na ziemi jest władca, której na szczycie stoi władca papież. Opactwo Kluny, no, fantastycznie się rozwijało w tych różnych swoich kierunkach, w naukowych, w tworzeniu różnych doktryn nowych. I tu szczególnie wyróżniał się właśnie Piotr Czcigodny. No, cała książka jest wręcz o Piotrze Czcigodnym. No, był człowiek bardzo gorliwy. No, gorliwy w, oczywiście w swoim był. I opactwo Kluny, no, tak było poważane, że 1/3 kolegium kardynalskiego w Watykanie to było właśnie członkowie Kluny. Opactwo Kluny miało i Piotr Czcigodny szczególnie na oku Żydów, heretyków i Saracenów. Szczególnie właśnie, no, tam jest powiedziane, czy Żydzi to są ludzie? No, heretycy, z herezją nie dyskutuje się, prześladuje się, zabija się, bo to jest zbrodnia majestatu. No, heretycy są totalnie wyjęci spod prawa. Żydzi, wiemy co, rusz, jakieś pogromy są Żydów. Nie ma właściwie roku, żeby coś było spokojnie. Ciągle właśnie Żydzi giną. No i Saraceni, nowy antychryst, który, no, przysparza Rzymowi, opactwu Kluny, no, duże problemy. I właśnie jeden z mnichów, Urban II, został papieżem w 1088 roku, a w 1095 roku dał hasło do świętej wojny. Pierwsza wyprawa krzyżowa ruszyła w następnym roku. I oczywiście, no, co my możemy tutaj powiedzieć o tej wyprawie krzyżowej? Pozwolę sobie zacytować słowa Urbana II. Wyruszcie w drogę do świętego grobu, wyrwijcie ten kraj z rąk ohydnego ludu i poddajcie go swojej sile. Bóg dał przede wszystkim Izraelitom tę ziemię, o której Pismo powiada, że płynie mlekiem i miodem. Jerozolima jest jej środkiem, a jej obszar żyźniejszy od innych ofiaruje, by tak rzec, rozkosze drugiego raju. Odkupiciel rodzaju ludzkiego wysławił ją przez swe przyjście. Oczywiście sławne słowo w Clemont, Bóg tak chce, Bóg tak chce. Oczywiście, kto jest inteligentny, kto oczytany w Piśmie Świętym, nic o tym nie wiemy, że Bóg tak chce. Oczywiście chcą demony. Demony, które w seansach spirytystycznych przekazują mnichom swoją wolę, ale ta wola nie jest o pokoju, jest o wojnie. I to, co tam się działo w Jerozolimie, to już oszczędzę czytania, bo to była naprawdę rzeź. Innymi słowy, możemy powiedzieć, zbrodnia wojenna. Tak jak już wcześniej wspomniałem, opactwo Kluny bardzo zgrabnie posiłkuje się różnego rodzaju legendami, no, tworzy je na poczekaniu i to bardzo obficie. Pozwolę sobie tutaj zacytować takie dwa różne objawienia. W 1120 roku ukazuje się zmarły Gwidon, Sfałcygny, biskup Genewy, pewnemu kapłanowi zamierza iść do Kluny i do Jerozolimy w celu pokuty. I to oczywiście te różne objawienia były zawsze, aby
skierować ludzi uwagę na klony. No, Jerozolima, no, tam są Saraceni, no, jak to tam jechać do Jerozolimy? No, kluny jest bliżej. I kolejno pewnemu pielgrzymowi do Rzymu ukazuje się święty Piotr i mówi, zbawienie, o które się modlisz, byłoby łatwiejsze do uzyskania w Kluny niż w Rzymie. No to już mamy autoreklamę, reklama z samego nieba, mówiąca Kluny, tam wszystko jest łatwiej, prościej i tam będziesz zbawiony, nie w Rzymie, przyjeżdżaj do nas. I Kluny jest tak nazwane fabryką doktryn. Wprowadzono tam różne pojęcia, rozszerzono pojęcia, kościół oznacza kościół, pojęcie właściwego miejsca. I to jest właśnie to, że miejsce święte. Poza jest miejscem nieświętym, poświęcona ziemia. No, być, jak być pochowany, umarły, ma być na poświęconej ziemi. Ci gorsi, heretycy i inni są nie na poświęconej ziemi, spoczywają. I tu jest właśnie ta spirytualizacja dóbr kościelnych, że te dobra są jakoś w sposób specjalny, jak ziemia święta jest nietykalna. Jeżeli ktoś by chciał pobierać jakieś opłaty, jakieś podatki, no to największy, najgorszy grzech. I za tym idą no, różnego rodzaju cuda, szczególnie cuda eucharystyczne, bo daną doktrynę no, trzeba poprzeć cudami. I te cuda były właściwie w dwóch kierunkach. Jeden kierunek to był wywyższenie, żeby ludzie wiedzieli, że to jest Eucharystia, że jecie z samego Pana Jezusa i tak dalej. A z drugiej strony były cuda, które były ostrzeżeniem. Przeczytam pewne takie opowiadanie z książki Święty Kościół Grzesznych Ludzi. O procesie. Służąca Żyda zeznała, że dostarczała mu hostię, której nie spożywała przy komunii, po czym odbyło się nakłuwanie komunikantów. Śledztwo prowadziła komisja wyznaczona przez prymasa i nuncjusza. Naocznych świadków nie było, ale zeznanie 13 miejscowych notabli duchownych i świeckich oraz przyznanie się do winy torturowanych 4 Żydów i służącej starczyło, by 5 osób skazać na śmierć. No i w ten sposób właśnie tworzyło się różnego rodzaju legendy, gdzie zazwyczaj te osoby no, ginęły z uwagi na to, że sprofanowana została hostia, że Żydzi potrzebowali, żeby tam krew wydobyć Chrystusa. No i wiele, właściwie świadków nie ma, ale no, 13 miejscowych notabli duchownych i świeckich, no są sami, tylko samą prawdę mówią, a torturowani Żydzi w końcu się przyznają do wszystkiego, no bo no, kto może wytrzymać to na torturach? No i 5 osób umiera. Tak więc no, strach był posiany wśród ludzi, rozpoczęło się spalanie na stosach, oczywiście to było pięknie, ładnie udokumentowane, teologicznie, dlaczego należy spalać te osoby. I kolejna rzecz, zmarli nawiedzają żywych. 390 nawiedzają i mówią, jak ma być, jak ma być. Kluny było przede wszystkim wielkim ośrodkiem, gdzie zderzały się dwie grupy żywych i umarłych. To była wielka pomoc dla zmarłych. Wiemy, że doprowadzili do tego, że te obrzędy pogańskie, które były poza kościołem, weszły do kościoła i kościół i duchowni mogli to teraz kontrolować i odpowiednie zyski z tego ciągnąć. Rozpoczęły się modlitwy za zmarłych, nabożeństwa dla świętych i dla zmarłych. Zmarli zapewniają dochody, bo tak wiemy, że są msze gregoriańskie, oni mieli inne msze, za które trzeba było naprawdę słono płacić, bo 6 mnichów odprawiało codziennie po 5 mszy i to przez 30 dni.
co dawało w sumie 900 mszy za jedną duszę. Kluny utrzymywało w rzeczy samej uprzywilejowane stosunki ze zmarłymi i ze światami. Zmarli informują nas bardzo dokładnie, seanse ze zmarłymi. I mając taką autoreklamę, ludzie przyjeżdżali z różnych stron, aby tam no, dowiedzieć się od swoich zmarłych. Oni tam wywoływali te duchy i tak dalej, ale to wszystko były duchy demoniczne. Ludzie czcili demony, nie zdając sobie sprawy, że weszli na zakazane przez Boga działo. Nikt im nie przeczytał z Pisma Świętego, z nauk Słowa Bożego, że nie można utrzymywać żadnych kontaktów ze zmarłymi, że jest to obrzydliwość w oczach Boga. Tak jak już wspomniałem, te rzymskie święta, ona się nazywa Cara Cognatio, Caria Istia. To było rzymskie święto obchodzone 22 lutego po święcie Feralia. Była to ceremonia, którą kończyła paramentalia ku czci zmarłych przodków, a rodziny spotykały się na wspólnej uczcie. Kluny zacieśnia kontakty żywych ze zmarłymi. Tu mamy taką domową kapliczkę, pozostałość z Pompeji, gdzie osoby, które już bardziej takie religijne, no, które mogły sobie na to pozwolić, miały specjalną ścianę w domu poświęconą zmarłym, gdzie tam właśnie oddawano cześć zmarłym. No, w niektórych jeszcze rejonach świata są takie miejsca, gdzie mają w domu specjalny ołtarzyk ku czci zmarłych przodków i im tam się ciągle kadzi, modli się do nich i tym podobne. Czyściec pracuje obecnie nad, znaczy opactwo pracuje obecnie nad pojęciem czyściec. Tam w tych wiekach XI i XII wieku ścierają się różne poglądy, by przybrać ostateczną wersję, którą mamy obecnie o czyśćcu, o duszach w czyśćcu cierpiących. Oczywiście tam coś znaleziono w Piśmie Świętym, no jakieś cuda się zdarzyły, ktoś coś powiedział, jakiś zmarły i w ten sposób mamy już udowodnione, że jest czyściec. Ale to wszystko pochodzi z ust demonów. W seansach spirytystycznych. Pismo Święte opisuje jeden seans spirytystyczny, wróżki z Endor. Jest w Endor kobieta, która wywołuje duchy. To był ostatni dzień panowania króla Saula, kiedy to właściwie wszystko mu się rozlatuje z uwagi na popełnione grzechy, łamanie nakazów bożych, Bóg się odwrócił od nich, kapłani, procy odwrócili się od nich, został on sam, bez wsparcia duchowego i idąc na wojnę był zawsze taki zwyczaj dowiadywania się u proroka, czy mam iść, czy nie mam iść, co prorok mówi, no. A wtedy Bóg milczy. I on dowiedział się, że jest wróżka w Endor i poszedł do niej z uwagi na to, no, że wiele osób no, chciałoby coś dowiedzieć się. No, są tacy ciekawi, no może ktoś tam karty mi postawi, będzie wróżył z czegoś. No i oczywiście to jest seans spirytystyczny, tu jest postać Samuela, to nie jest Samuel, tylko demon przybrał postać Samuela. Szatan przybiera postać anioła światłości, no dlaczego nie mógłby przybrać postać demona Samuela? I oczywiście to się wszystko bardzo źle kończy. Samuel w ciągu 24 godzin jest już martwy. Są duże problemy w państwie izraelskim za łamanie nakazów bożych. Księga Izajasza, 8 rozdział. Gdy zaś wam powiedzą, radźcie się wywoływaczy duchów i wróżbitów, którzy szepczą i mruczą
zaklęcia? Czyż lud nie powinien radzić się o swoich bogów? Czy nie powinien pytać umarłych o los? Pytać umarłych o los żywych? Do objawienia i do świadectwa. Jeśli nie będą mówić zgodnie z tym hasłem, to nie ma dla nich jutrzenki. Jeżeli mamy taką pokusę, och, przeczytam horoskop, och, może pójdę do wróżki. No, my mieliśmy w Krakowie, już zmarła, taką można powiedzieć etatową, w sukiennicach siedziała kobieta i ona wróżyła. No, tam co róż ktoś podchodził, posłuchać, dowiedzieć się, ale to są duchy demoniczne. To są osoby, które są opanowane przez duchy demoniczne i my nie powinniśmy się radzić tych osób. Jeżeli wiemy, że to jest duch demoniczny, jeżeli duch demoniczny doprowadził do powstania jakichś doktryn, jakichś nauk, to powinniśmy te nauki demoniczne odrzucić. Bóg mówi do objawienia i do świadectwa, czyli do Słowa Bożego, to, co jest objawione i to, co, o czym Pismo Święte świadczy. Jeżeli nie, to nie ma dla nich jutrzenki, czyli są ciągle w ciemności. Ciągle są synami ciemności. A jeżeli tak, my szukamy objawienia i do świadectwa, to jest dla nich jutrzenka. To słońce wstaje, jesteśmy synami światłości. Musimy pamiętać, kogo mamy pytać. Jak przezwyciężyć siły ciemności? Jak przezwyciężyć siły demoniczne? Anioła światłości? Pismo Święte nam daje konkretną radę. Mam tutaj dwie rady z objawienia i z listu do Efezjan. Objawienie 12:11. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swego, nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Czyli zwyciężamy przede wszystkim przez krew baranka, nie przez wodę święconą, o pokrób to miejsce wodą święconą i tak dalej. Nie, przez krew baranka. To jest pokropione krwią baranka. To jest to duchowe pokropienie przez krew baranka i te siły nieczyste uciekają. I następnie przez słowa świadectwa, oczywiście wiara bez uczynków jest martwa, człowiek musi wyznać swoją wiarę, stanąć twardo po stronie Słowa Bożego, tak twardo, że raczej woli wybrać śmierć niż życie. Drugi werset z listu do Efezjan, 6 rozdział, 10 do 18 wiersz. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdzijcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władcami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Cała zbroja Boża. Na końcu modlitwie, w prośbach, w Duchu Świętym, z wytrwałością i z błaganiem. To jest nasze zwycięstwo. Jeżeli miecz Słowa Bożego jest dobrze wyostrzony, tarcza mocna, wszystkie elementy są połączone w jednym. Żołnierz oczywiście to nie tylko ubiór. Żołnierz musi ćwiczyć, musi uczyć się taktyki, musztry i tak dalej. Ile czasu spędzasz
na tą, że w tej żołnierce Jezusa Chrystusa, w ćwiczeniu, w poznawaniu Słowa Bożego, w studiowaniu, może coś ci bardziej przeszkadza, może demony ci przeszkadzają, może coś wysyłają, może zajmują twój czas. No, nie jest dobrze, żeby przeciwnik żołnierza Chrystusa coś tam mu mieszał w jego szykach. Tak więc zachęcam wszystkich, aby mocno stali z Słowem Bożym, aby dobrze poznali Pismo Święte, studiowali naukę Jezusa Chrystusa i nie mieli względu na osoby. Gdyż szatan przybiera, jego demony przybierają różne postacie, a to wszystko idzie w jednym kierunku, aby człowieka zwieść. Musimy bardzo poważnie to wszystko zrewidować, zastanowić się nad tym wszystkim, szukać Słowa Bożego, zobaczyć, jak to jest właściwie naprawdę, jak to jest w Piśmie Świętym. Serdecznie polecam wszystkich opiece Bożej, niech Wszechmogący Bóg was błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Kolejna część, część siódma, będzie poświęcona tematowi wzbudzić na nowo ducha protestantyzmu. Dziękuję.